Co na 389? Punkt 15. כתבי בעל הסולם, עמוד 392, מאמר מתן תורה, אות ט"ו. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר. Tak, odpowiadając na pytanie Ilela o cudzoziemcach, o któremu było powiedziane, weź miłość bliźniego siebie jak siebie samego, a cała reszta to jest jedyne przykazanie, a reszta to jest komentarz, że nawet przykazanie między człowiekiem a źródłem są związane z tym przekazaniem, że to jest cel końcowy, który zamyka wszystkie, całą torę, wszystkie przekazania. Jak powiedzieli mędrcy, tory i przekazania są dane, żeby się przybliżyć. To jest oczyszczenie ciała, póki nie przyjmie drugiej przyrody, która jest oddana przez miłość do bliźniego. To jest jedna micwa, jedno przekazanie, kochaj bliźniego jak siebie samego, co jest koniecznością tory, za pomocą której jesteśmy dostojni zjednoczenia. To znaczy pragnienie otrzymywać, które jest w tych, którzy się nazywają Izrael, Jaszorkel, ten, którzy mają punkt w sercu, który ciągnie do przodu, odkryć cel stworzenia. To jest pragnienie otrzymywać, powinno się naprawiać we wszystkich swoich objawieniach, żeby te pragnienia znajdują się w rozbiciu, są wszystkie egoistyczne i je trzeba naprawić za pomocą, ukorzystania ich za pomocą pragnienia, za pomocą światła, które powraca do źródła, i te przykazania powinny być w naprawach w odniesieniu człowieka do bliźniego. Dlatego, że między człowiekiem a bliźnim to się przygotowuje to miejsce, to sieć, gdzie się odkrywa właściwość darowania, nie patrząc na to, że ta właściwość, ogólna właściwość darowania otwiera się zawsze, za każdym razem. Wtedy, kiedy kończy się jakaś jednostkowa naprawa, czy własna, czyli wszystkie te stopnie, które się dzielą na własne takie stany. Ale naprawa nasza polega na tym, żeby związać wszystkie pragnienia w jedno pragnienie, wzajemne darowanie między nami. Jeżeli to pragnienie naprawia się w ten sposób, to w tym pragnieniu odkrywa się napełnienie, siła życiowa czy Stwórca. I dlatego nie ma różnicy między odnoszeniem się do bliźniego czy do Stwórcy, tylko to, co on mówi, że jedno działaniu, stosunek do przyjaciół, do świata, a rezultat, który powinien być zawsze przed oczyma tego, co to robi, to jest odkrycie Stwórcy, odkrycie siły darowania w poprawnym działaniu. Jesteś w 16 punkcie? I teraz można zrozumieć odpowiedź dla człowieka pragnącego otrzymać zjednoczenia ze Stwórcą. To jest ten, który chciał przyjść i naprawić się, co celem tory jest przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, wokół którego obraca się wszystko. Pozostałe 612 przykazań, czyli naprawień, oprócz tego kochaj bliźniego jako siebie samego, to jest wyjaśnienie, to jest przygotowanie do tego. Wszystko to się obraca wokół tego, żeby doprowadzić do kochaj bliźniego jak siebie samego. Nawet przykazania między człowiekiem a Stwórcą są włączone w przygotowanie do tego przykazania, do spełnienia tego przykazania. To znaczy całkowicie poprawne wypełnienie, precyzyjne wypełnienie przykazania między człowiekiem a bliźnim doprowadzą do zjednoczenia ze Stwórcą, który w gruncie rzeczy jest końcowym celem. Czyli chcemy przyjść do zjednoczenia ze Stwórcą, żeby nad nami działała siła darowania i miłości bez jakiegokolwiek ograniczenia, żebyśmy weszli po prostu byli pod wpływem tej właściwości darowania, ale w każdym działaniu powinniśmy kierować się właśnie na to, a nie te działania są skierowane niepoprawnie i nie kieruje się świat wracający do źródła. Jak mówili mędrcy, Tora i właściwości były dane i przykazania były dane tylko po to, żeby zjednoczyć naród Izraela. Przykazanie to jest oczyszczenie ciała i intencja do siebie, póki nie przyjmie innej przyrody, która włączona jest w przyrodę, to znaczy właściwość darowania, to znaczy w miłości bliźniego, czyli jedno przykazanie, kochaj bliźniego jak siebie samego, jest koniecznym celem, dochodząc do którego automatycznie dochodzisz do złączenia ze Stwórcą. Jeżeli człowiek robi wszystkie swoje działania z miłości do bliźniego, to jako rezultat tego przychodzi do zjednoczenia ze Stwórcą i wszystkie jego działania już są w darowaniu. A wzajemne darowanie doprowadza człowieka do podobieństwa i zjednoczenia. To zrozumiałe, tak? Co to jest druga przyroda? Druga przyroda to jest mamy pragnienie otrzymywać i pragnienie darować. Pragnienie otrzymywać, kiedy rządzi pragnienie otrzymywać, to jest jedna przyroda, a kiedy drugie, to jest inna przyroda. Nie ma nic innego, albo jedno, albo drugie. Nie ma nic więcej. Nie może być tak, że pół i pół, czy tam, czy 1/3, czy na 2/3. Z dwóch sił zawsze jedna siła jest silniejsza, druga jest słabsza. Nie ma innego stanu. Dalej. I należy pytać, dlaczego to nie jest określone, powiedziane, kochaj Stwórca, Stwórcę swego całym sercem, całą duszą swego. Przyczyną tego jest tym, że w gruncie rzeczy to człowiek, który jeszcze znajduje się w ramach przyrody stworzenia, nie ma żadnej różnicy między miłością do Stwórcy i miłością do bliźniego, tak jak wszystko, co się znajduje poza nim, stanowi się dla nim nierealnym. I dlatego, że ten dziwny człowiek, który chce dojść do zjednoczenia ze Stwórcą, prosi o wyjaśnić mu całą Torę, żeby cel był bliski dla niego i droga nie była trudna, tak jak jest powiedziane, naucz mnie całej Tory, póki stoję na jednej nodze. To jest miłość do bliźniego, dlatego, że cel jest najbliższy i najłatwiej się dojść, dlatego, że jest zabezpieczony od błędów. No dobrze, powtórzymy. Czy ja powtórzę, chcecie. I nie trzeba pytać, dlaczego nie jest to określone w powiedzeniu kochaj swojego Stwórcę z całym sercem, całym swoją i całą działaniem swoim. Dlaczego nie jest powiedziane kochaj bliźniego, czy kochaj Stwórcę? Dlaczego to powinno przejść przez stworzenie? I przyczyną tego jest, że to w tym, że dla człowieka, który znajduje się jeszcze w ramach przyrody stworzenia, nie ma całkowicie żadnej różnicy między miłością do Stwórcy i miłością do bliźniego, tak jak wszystko, co się znajduje poza nim, pojawia się dla niego nierealnym. Nie mogę odczuwać bliźniego, jeżeli on się odnosi do mnie i jestem uzależniony od niego poprawnie, to w tej mierze, na ile jestem uzależniony od niego, na tyle czuję go. Nie czuję jego, czuję na ile ja jestem zależny, uzależniony od niego, na ile ja. Co ja mogę stracić, jeżeli z nim w ten czy w inny sposób coś się stanie? Tylko tak możemy tutaj przeprowadzić tą kalkulację. W odniesieniu do czego by to nie było. Ale matka w stosunku do dziecka. Na ile ja stracę matkę, jeżeli coś tam, jeżeli z nim się cokolwiek stanie, w związku z tym ocenia się związek między nimi, to znaczy miłość. To nie jest miłość. U nas miłością należy się zależność od kogoś. To nie jest duchowa miłość. To jest materialna miłość. Ja się napełniam, boję się, że z nim się coś stanie, dlatego że w innym wypadku będę cierpiał. Można doprowadzić człowieka do takiego stanu cierpienia, że nawet go odepchnie. Nie będę się zajmował tymi wszystkimi psychologiami, tylko chciałoby się wyjaśnić, że to, co daje nam przykazanie od miłości do stworzenia, do miłości Stwórcy, to jest inna rzecz. Ale bierzemy przykłady ze swojego życia. Matka i dziecko, ona go lubi w całkowity sposób, ale to jest na poziomie zwierzęcym. Na poziomie mówiącym nie wiemy, co to jest miłość. Miłość to jest jak z kimś się napełniasz. Czy nim, czy ją. To jest zrozumiałe, że to wszystko zależy od tego, albo to jest, są moje narodziny, albo ja się nim, albo nią napełniam. I to wszystko. On tutaj mówi o tym, że właśnie dlatego koniecznie musimy rozwijać całkowitą nową formę miłości. To jest to samo słowo, dlatego to może być. Ale trzeba unikać się pomyłek. Kiedy rzecz idzie o właściwościach i o zupełnie innych właściwościach i stosunkach. Darowanie, miłość, która przychodzi spoza do obiektu, który dla kogoś tam znajduje się nie poza moim odczuciem. Dzisiaj czuję każdego. Czuję wszystko, co się dzieje w świecie, dlatego że już mówiliśmy o tym nieraz. On chce się napełnić tym i się boi coś stracić, pragnienie otrzymywać. Szuka, w jaki sposób się mogę napełnić, nasłodzić, albo co może mi zaszkodzić. Tylko te rzeczy wchodzą we mnie. Cała reszta, to się nie odnosi do tego, albo napełnienia i cierpienia, tego nie czuję. Dlatego, że mój odczuciowy materiał to jest pragnienie napełnić się. Ten sam masach, ekran, na który otrzymuję w ogóle jakiekolwiek odczucie od tej rzeczywistości. Na tym ekranie mogę zobaczyć tylko to, co dla mnie jest bardzo bardziej czy mniej przydatne w odniesieniu do cierpienia. W stosunku do samego siebie, jeżeli ja nie czuję tych rzeczy, to znaczy, że ja ich nie czuję jako źródło cierpienia albo napełnienia. To jest to, że ja nie czuję tych jakichś pól, jakich rentgenowskich fal. Jak później zaczynam się rozwijać, to zaczynam rozpoznawać, że są jeszcze inne rzeczy, o których powinienem wiedzieć, dlatego że mogą mi zaszkodzić. I w taki sposób je odkrywam. To samo jest miłość do przyjaciół. Nie wiemy, co to jest takiego. Nie rozpoznajemy tych rzeczy w swoich organach odczuwania. W swoich organach odczuwania rozpoznajemy tylko to, co mi może zaszkodzić albo może napełnić mnie. Nie czuję potrzeby w miłości dla przyjaciół. Dlaczego? Przecież mogą Cię kochać, czy to źle? Miłość do przyjaciół to nie jest to, że oni mnie kochają. To znaczy, że ja lubię ich, że oddaję siebie, zajmuję się nimi. To jest miłość? Tak, kto to potrzebuje? Miłość to ja rozumiem, żeby mnie lubili, kochali. Jak ja rozumiem z tego świata miłość? Żeby każdy mi służył. No kochajcie mnie, kto pierwszy. To ja rozumiem. Dlatego od miłości do stworzenia, do miłości do stwórcy to zupełnie inaczej. To jest zupełnie inny stosunek do stworzenia, co możemy zrozumieć. Dlatego się mówi o poręczeniu. Dlaczego? Kochaj, jest celem stworzenia. Mówimy, a miłość, jak to pięknie, napełniamy się. Czym my się napełniamy? Darowaniem. Napełniamy się od tego, że dajemy. A nie dajemy nie po to, żeby się napełnić. Dlatego, że dajemy przeciwko pragnieniu. Oddaleniu od... To znaczy, trzeba troszeczkę więcej myśleć o tym, co, że nasza praca w grupie, żebyśmy nie rozszyfrowywali jej jako jak rozszyfrujemy te słowa, jak rozumiemy w tym świecie bliskość, miłość, jedność w nich, we wszystkich jest miejsce tylko na tym przybliżeniu. A to jest nad Marsą. No, znajduje się w przygotowaniu. I na ile ten człowiek, to znaczy, który chce przejść z otrzymywania do darowania, prosił Gilara, żeby wyjaśnić mu te pragnione o całej tory, żeby cel był bliski dla niego, a droga nie była trudna. To znaczy, chce pójść krótszą drogą, o to prosi od Gilila i Gilili też chcesz mu dać odpowiednią radę. I powiedział, naucz mnie całej tory, póki stoję na jednej nodze. Na jednej nodze to jest duży problem. Ale Gary jeszcze nie może stać na dwóch nogach, jeszcze nie ma drugiej nogi pragnienia darowania, ma tylko jedną nogę pragnienia otrzymywać. Czy zrozumiane, jaką odpowiedź otrzymał, to określiło Gileadę miłości do bliźniego jako cel najbliższy i najłatwiejszy do osiągnięcia, dlatego że jest zabezpieczony od błędów i ma sprawdzające. To jest światło. To jest, siedzę tak jak w obłoku. A wy nie czujecie tego, jak ja bym w obłoku był? Ja się właśnie tak czuję, jakbym w obłoku siedział. I co on tutaj nam chciał powiedzieć? Na jednej nodze powiedział. Dobrze. Nie rób bliźniemu, co jest... czego nie chcesz, czego sam nie pragniesz. Masz jedną rękę i na nogę, na której stoisz. Możesz tylko pracować w otrzymywaniu, a w darowaniu nie masz nic. Pracuj chociaż w otrzymywaniu, w jakiś sposób nie rób zła dla innego. To tak samo jak nie chcesz, żeby tobie robili. Możesz to zmierzyć, jak odnosisz się do innych tak jak do siebie. Możesz zmierzyć to. Czy chciałbyś tak, żeby w ten sposób się odnosili do ciebie? Tak jak chcesz, żeby się odnosili do ciebie, to tak się odnosi do innych. I to jest nienawiść. Nie od dobrego, czyli rób innym to, co ty chcesz, tylko to jest od zła zabezpieczenie, od szkody. Nie rób drugiemu, co tobie nie mówi to. Tylko to jest jedno, dlatego że człowiek jeszcze znajduje się w stanie gier, to znaczy ten, który ledwie wchodzi na drogę darowania. Ten, który jeszcze nie znajduje się w pragnieniu przyjść do darowania i nie chce jeszcze tego, nie rozumie tego, ale już zajmuje się, studiuje Kabałę, on się nazywa Goi. Goi to jest ten, który jeszcze nie rozumie. Co to jest praca? Jeszcze nie zgadza się z tym, jeszcze się nie wie, nazywa się gojem. Ludzie, którzy w ogóle nie mają punktu w sercu, którzy są jeszcze mniejsi niż to, to są po prostu zwierzęta. A poziom człowieka to jest dla tych, którzy się nazywają tak, to znaczy już mają punkt w sercu. To znaczy jest tam goj, który jeszcze nie rozumie, że potrzebuje przejść z otrzymania darowania. Później nazywa się gier, to znaczy rozumiejący, tak jak teraz pytaliśmy, który wie co robić, żeby się przybliżyć do tego. Później się nazywa Judi, Judeem, czyli ten, który szuka Jachut, jedności. A później nazywa się Izrael, który już może skierować siebie w pełni dla darowania. I wtedy on dochodzi do stanu Adam, człowiek. To znaczy punkt zjednoczenia. Na tej drodze jest stan i nóż, kiewer. Przedłużaj. Rozdział 17. I po tym, co było powiedziane, trzeba zrozumieć to, co było określane wyżej w przykazaniu kochaj bliźniego jak siebie samego. Tak jak Tora zobowiązuje nas wypełniać to, co wypełnić się nie da. Jak trzeba wyjaśnić, że z tej przyczyny Tora nie była dana dla nas świętych praojców, dla Abrahama, Izaaka i Jakowa, a było to przetrzymane do czasu wyjścia z Egiptu, kiedy wyszli całym narodem 600 000 ludzi od 20 roku życia powyżej. I był każdy z narodów zaproszony do tego, czy jest w stanie wykonać tej wysokiej pracy i potem jak każdy całym sercem i duszą zgodził się z tym i powiedział, że usłyszymy i przyjdziemy, czy wypełnimy i wtedy było możliwe wypełnić Torę, z niemożliwego stało się to możliwym. To jest na początku, kiedy znajdujemy się jeden z drugim. Każdy sam sobie przychodzi brać udział w tym, do czego go zobowiązują. Nie według swojego pragnienia. Widzimy, kiedy przychodzimy na dyżury i na inne rzeczy. Na ile my czujemy swoje zobowiązanie przed grupą, przed tą możliwością, jak to pracować dla innych, odnosi się na tyle, na ile to jest uzależnione od człowieka, na ile on rozumie, że całe jego podniesienie się zależy od tego, na ile on znajduje się we wspólnym działaniu z innymi, na ile chce się związać z nimi, na ile podnosi się nad swoim egoizmem, nad swoimi słabościami, nad swoim lenistwem. Na ile szuka sił, jako minimum, jak brać udział razem z innymi. I tak dochodzimy do stanu, gdzie już zamieniamy się. Zamieniamy się po prostu bardziej, żeby z grupą, kiedy rzecz idzie o stanie, tak jak w Egipcie, i są chude lata i tłuste lata, ciężka praca, którą trzeba zamienić w święty trud. Wszystko to zależy od tego, na ile ludzie zaczynają rozpoznawać te miejsce, gdzie oni są w stanie urzeczywistnić swoje przeznaczenie. I nie może być wyjścia z Egiptu przed tym, jak odkryją w sobie ten sam Kisarą, gdzie mogą jeszcze się zjednoczyć. Co to znaczy wyjście z Egiptu? Co to znaczy skurcze porodowe? Ja znajduję się w stanie, z którego jestem w obowiązku dojść do jedności. Jestem zobowiązany przyjść do jedności. Lepsza śmierć niż takie życie. I znajduję się w takim stanie, że w moim pragnieniu, w moim egoizmie, w którym się znajduję, w którym jestem pochowany, to jest ta matka, jest mogiłą. I to są te słowa, te litery. I tam się rodzę, ale to przy założeniu, że jeżeli ja, znajdując się ponad, zacznę się jednoczyć z innymi, to się nazywa porody. Wyjście języków, to nazywają się porody. I wtedy przychodzę do darowania tory, to znaczy tora. To jest przykaz, jak ja się mogę jednoczyć z bliźnimi. Nie może być innej pracy, nie może być wyjścia, że jej nie krzyczę, nie potrzebuję służyć Stwórcy. Z czym Mojżesz przyszedł do Faraona? Chce służyć dla Stwórcy, żeby się zjednoczyć, dlatego musi wyjść z egoizmu, podnieść się nad nim, uciec od Faraona. I to jest obowiązkowe całkowicie. Ale to jest dlatego, że następny stopień to już jest tak pragniony, tak obowiązkowy, że nie może być. To jest tak jak dziecko, które się rozwija i jest, i nie może, musi się urodzić, nie może zostać w łonie. To samo i tutaj. Gdzie on o tym pisze? To jest stopień, odkrywa się w następnym stopniu, jeszcze w wygnaniu. Różnica między zbawieniem i ratunkiem, znaczy wygnaniem i to jest tylko litera ale, gdzie Stwórca nie może się odkryć w wygnaniu, w egoizmie, bo tam się jeszcze znajdujesz w miłości do siebie, dlatego w Gilua, w zbawieniu, to jest wyjście z Egiptu, kiedy dochodzisz do swojego pierwszego kli, w którym możesz odkryć Stwórcę. Tak. Kochaj przyjaciół. I widzimy, nie widzą, że ich pokazują całą lekcję. Za każdym razem możemy kogoś tam widzieć, ale za każdym razem ktoś inny widzi, że go pokazują. A tu nie dajemy im możliwości nas kochać. Nie dajemy im takiej możliwości, tak nasza rzecz się dzieje. No dajemy tam sygnał cały czas, a wrotno nie dostajemy nic. Tam się tyle na tej miłości narobiło. No, nie używamy tego paliwa na lekcji. Czy można to naprawić? Nie wiem. Nie rozumiem tych, nie znam się na tych wszystkich możliwościach związku. To i tak jest dobrze, że to pracuje. Chociaż w taki sposób, że możemy słyszeć. Czytamy pytania tutaj. Oni już są z tłumaczeniem, sortują je i najlepsze pytania dla wszystkich podnosimy tutaj. Nie wiem, co tu powiedzieć. Dużo jest grup, to jeszcze mała część tego, co możemy pokazać jednocześnie. To rozumiem, że to są dziesiątki grup, oprócz jednostek. Tak można coś jeszcze otrzymać od nich. Jeżeli masz ideę, to proszę bardzo, no to powinno być coś dynamicznego, żebyśmy mogli z tym pracować. Nie to, żeby to się zatrzymało teraz na parę minut. Jakiekolwiek proste pytanie, może nie związane na temat lekcji, nagle by to sprawiło całą lekcję na 5 minut. Daj jakieś rozwiązanie, czego chcesz dokładnie, jak otrzymasz ich pragnienie, żeby chcieli być rozważani, w jaki sposób chcesz, żeby to się odczuwało tutaj. Co mamy tutaj? Mamy o tym dać im, żeby mówili, dzisiaj jednej grupie, jutro drugiej grupie, no co mamy robić? Ten pitaron, ומה אתה רוצה בעצם? איך לקבל מהם השתוקקות, להיות יחד? נו, באיזה צורה אתה רוצה שזה יהיה מורגש כאן? איך אנחנו, מה, ניתן להם לדבר על זה? היום לקבוצה הזאת, מחר לקבוצה הזאת, או... Jeżeli by u nas mielibyśmy w takim, nie tak jak w fantastycznym jakimś filmie, gdzie są jakieś wyjątkowe ekrany, jakieś między nami by się pojawiały jakieś obrazy. Popatrz, ja myślałem, że on wyjechał, on siedzi i wszyscy razem tutaj, w jakimś tutaj. No powiedz, w jakiej formie? No szukaliśmy tego wczoraj na warsztatach. No nie tylko, żeby się zjednoczyć, ale zachcieć tego, żeby się zjednoczyć. Jak ja jestem tam, to mam takie odczucie, że jestem tu. A jak ja jestem tutaj, to mi się wydaje, że jestem w jakimś kosmosie, że jest tak daleko. Czyli tutaj nie ma tego pragnienia, żeby zjednoczyć. אפילו גם אם לא מתאפשר לחבר פיזית, אבל לרצות לחבר. נגיד, הוא אומר שאתמול בסדנה חיפשנו את זה, וזה מה שחסר. הוא אומר שאני יושב שם, אני מרגיש שאני פה. כשאני יושב פה, אני... Jak dać ci miło, żebyś kochał. Jak to, że to jest pozwolone? Myślę, że to bardzo dobrze dla was. Bardzo dobrze dla was, że tak się czujecie. To budzi was do tego, żeby być w większym napięciu z jednej strony, a z drugiej strony tylko ogólna naprawa może pomóc. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, zachowuje się tak jak ci, którzy tu się znajdują. Za tydzień to już w ogóle zapomnisz o tym, że jest jakieś inne, są inne jakieś stosunki, to zrozumiałe. Grupy i ludzie, którzy się znajdują daleko, czy jednostki, czy grupy, oczywiście, że oni czują, że nie znajdują się w zjednoczeniu, w całkowitości. Są tacy, którzy tak się czują, inni cierpią i czują, że koniecznie trzeba coś zmienić, ale nie wiem jak. Myślę, że w tym stanie, w tym, co ja powinienem zrobić, to znaczy, to powinienem określić powiedzmy, raz w miesiącu robić kongres w innym miejscu. Przyjeżdżać tam i przeprowadzać serię warsztatów. I to da progres dla tych, którzy się tam znajdują. No to zobaczymy. Chciałbym tak zobaczyć i otrzymać reakcję, tak czy nie. Jeżeli to pomoże, to na tyle, co będę mógł, to będę latał. Nie mogę dziesiątek ludzi przyprowadzać tutaj z zagranicy zamiast tego, żeby tam polecieć. No ale to, że grupa, która będzie tutaj siedzieć i będzie myślała o Moskwie, powinniśmy myśleć o wszystkich grupach, o naszej całkowitej grupie, wspólnej, a nie rozbijać to na cząstki. Widzisz, te rzeczy się naprawiają poprawnie, stopniowo, tak jak matka, nie patrząc na to, że ona tutaj siedzi, że dzieci są rozsypane na całym świecie, a ona się cały czas o nie martwi. Powinno być takie uczucie pustki wewnątrz, jak czegoś, jak przyjaciela nie ma obok w jakiś sposób. Tak, Hanuch? Na temat rozdziału, w innych rozdziałach Baala HaSulama. One są napisane w takim archaicznym języku, takim biblijnym. Pamiętam, że był taki projekt ludzi, którzy chcieli przetłumaczyć te rozdziały w inny sposób. I czuję, że to mogłoby mocno pomóc i grupie, i całemu kli, jeżeli byśmy się tym zajęli. No dobrze, zajmijcie się. A to wiesz, to wszyscy rozumieją mniej więcej. Pytanie, jeżeli to jest napisane, tak jak Zohar. I są takie, których nie wolno zmieniać. Czy jest określony pożytek, żeby napisać to w języku, w którym nie ma tekstu, podtekstu biblijnego? No oczywiście, że ty w ten sposób czegoś zabierzesz, ale może z punktu widzenia idei może pomóc, może choćby nawet po to, żeby przekazać ideę. No rozumiemy, że wszystko, co ty dołożysz albo zabierzesz, to zmniejszysz to w dużym stopniu. No nawet nie wiem, co powiedzieć. To jest to, co wyszło z człowieka, który znajduje się na poziomie Stwórcy. I dlatego my nie wiemy, jak to przyszło, jak to napisał. Ty rozumiesz, skąd to przychodzi, skąd to do niego przyszło. No pamiętam, że cały czas, jak Pan zaczął nam wykładać takie wykłady, które Pan przepisał, i rzeczywiście to przyniosło nowe życie. Tak. Ale to, żeby przekazać całą ogólną ideę, ale z punktu widzenia światła wracającego do źródła, to kiedy czytasz, to powinieneś czytać w tej formie, w jakiej to jest. I wtedy pracuje światło wracające do źródła. Dlatego, że on przychodzi za pomocą do tego tekstu, do tego, który go napisał, ten, który się znajduje w tym, a to co Pan pisze, to nie jest to. Ja w ogóle nie, ja się nie porównuję do Baala HaSulama. Oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o jego pracę, ja tylko mogę obok tego jakiś związek do tego włożyć. Popatrz, co on pisze, żebyś ty bardziej to zrozumiał, że ma tam człowiek jakieś odpowiedzi na pytania, no po prostu większy związek ze źródłem. Tak mnie wstrzymał. No tak. No inne pytanie, no dawaj drugie pytanie. Takie czucie na kongresie, ludzie, którzy się uczą z nami rok, czy dwa, czy trzy, przyjeżdżają z miasta, gdzie mają centrum. No i ktoś tam przyjeżdża i mówi, że uczy się już 2 lata, ale cała grupa nie przyjeżdża. Jak taki człowiek uczy się w fizycznej grupie, chociaż raz w tygodniu znajduje się razem z nimi, czy się podnosi szybciej duchowo, czy nie? Nie mogę dyktować człowiekowi, co ma robić. Wykamy dzięki naszym lekcjom. Jaki powinien być system, przez który odkrywa Stwórca? System powinien być grupowy. Kiedy on siedzi w domu, niech robi co chce, ale nigdy nie dojdzie do działania na zjednoczenie. Dlatego, że to powinno być, jeżeli ten, no nawet na jeden dzień przychodzi do grupy, ale jest zobowiązany na to, żeby to robić. Mam takie pytanie, zadał taki człowiek z Kanady, który tam pracuje jako maszynista. Taki długi pociąg północny, który tam przewozi. Cały czas mówi, że słucha naszej lekcji. Rozumiesz, to pociąg. Skręcisz tam kierownicę i jedzie, a potem ma jeszcze odpoczynek, ale raz na jakiś czas, na kilka tygodni, to daleko się znajduje. Raz na kilka tygodni możesz przyjść do grupy, być z nimi na jakimś kongresie międzynarodowym. Bez tego nie można. Dlatego nie rozumiem, jak ci ludzie, którzy mają w mieście grupę, mogą się chować. No powiem ci, to są siły egoizmu, to obronna siła, który nie chce chodzić, wprowadzać go w poprawną pracę. Mówię, a po co ci to? Ty i tak się podnosisz, a co ci brakuje, nie masz czym się zajmować, popatrz, ile masz materiałów. No rób jakieś krótkie artykuły, ale to nic nie jest warte, jeżeli człowiek przede wszystkim nie wejdzie w grupę, a później niech się zajmuje i to wszystko w jakiejś takiej formie go będzie podnosiło wewnętrznie. Dlatego nie ma możliwości podnoszenia się bez grupy. No ale to odpowiada możliwościom człowieka, na ile on jest daleki czy bliski. Tutaj nie ma pobożania, to nie jest przeze mnie określone, tylko przez kabalistów. Popatrz, co osoba Sulam mówi o miłości do przyjaciela. Ten, który nie wchodzi do grupy, a po prostu podnosi nos do góry. No było wiele takich, którzy byli w grupie, byli w Moskwie i wyszli z tej grupy. To się z nimi stało? Później normalnie człowiek wychodzi do życia i tam się zaplątuje. Nic nie zrobisz. Ja pamiętam wielu z pierwszej grupy. No fajni przyjaciele byli. No i co? A co teraz? Im się wydaje, że jeszcze oni są w tym. Raz na 10 lat przychodzi, nic nie zrobisz. Życie biegnie, będzie jeszcze następna reinkarnacja. No kto? Mati. Bardziej szanuję Mati. On chociaż śpiewa, a ty nic mi nie śpiewasz. Do tego momentu, jak zaczęliśmy pracować na warsztatach, to jest zupełnie inna forma pracy. Ale ja się boję, że to zostanie rutyną i to po prostu odejdzie cały smak, straci smak cały. No jak mamy pracować z tym? Te wyjaśnienia są takie bardzo potężne. Pracujesz cały dzień z tym, co ja wczoraj usłyszałem, że wszyscy... Ja nie myślę, że wszyscy tak myślą, no ale zajmujemy się tym. Jak mamy to przepracować? Musimy popracować nad tym. Popatrz. Jeżeli czas by nie ponaglał, ja bym też nie ponaglał. A jak się pojawi pragnienie od was trochę, ale wyjścia nie ma. Mamy mało czasu. Nawet Baala HaSulama jest, ma takie podtrzymanie. Jak on tego chciał, jak on popychał do tego, dlatego to robię. Ale w gruncie rzeczy jest to możliwe. Trzeba popatrzeć. Popatrzymy, jak się przebudzacie. Jeżeli to przebudzenie będzie tak jak teraz, to niedobrze. Trzeba patrzeć. Zobaczymy potem po rzymskim kongresie na przykład. To może być kongres, który będzie może mniej wpływał na innych, ale przygotowanie powinno być. Przygotowanie do następnego dnia. Jutro kongres, a co będzie pojutrze? Tego potrzebujemy, dlatego że tam głównie jest ta wygoda od pracy. Jakbyśmy mogli teraz podnieść się i płakać, i śmiać się, i krzyczeć, tak jak na kongresie. Gdybyś od razu potrzymał, to z góry otrzymałbyś odkrycie. Ale nie możemy dołożyć tego. Tak. Mam nadzieję, że nie wrócimy z powrotem do tyłu. Nie tylko do przodu. Nie, tylko do przodu. Tylko nie będzie tak się paliło, czy tam pragnęło, dążyło. No, niedługo będziemy mieli spotkanie w parku Bereshit. Wyjście w piątek, w sobotę mamy kongres włoski, a tydzień po tym, w środę, zapraszamy wszystkich, całą publiczność. Zapraszamy, żeby przyszło tutaj zobaczyć ogłoszenie. Zapraszamy wszystkich. Człowiek może osiągnąć swój świat w ciągu godziny. Przyjeżdżajcie i napełnicie się jednością podniesienia. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללא 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 Lelo, 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 la. Lelo, 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 lelo. הנסתר לגלוי, כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי.